Kaszuby jawią nam się najczęściej jako malowniczy, rolniczo-turystyczny region znany ze swej trudnej historii i powszechnego przywiązania mieszkańców do własnego języka. Zazwyczaj niewiele potrafimy powiedzieć o miejscowych tradycjach, zwyczajach, sztuce i nie spodziewamy się, że zachowały się tu obrzędy i wierzenia, które w innych regionach naszego kraju zostały już dawno zapomniane, bądź trwają jedynie dzięki wsparciu etnografów i lokalnych działaczy kultury. Takim obrzędem o niezwykle odległych korzeniach sięgających czasów słowiańskiego średniowiecza jest kolędowanie. W rolniczych, przedchrześcijańskich społecznościach naszych przodków to słońce ze swym ciepłem, światłem i życiodajną siłą wyznaczało rytm życia, pracy i odpoczynku. Słońce zapewniało dostatek i obfitość jedzenia, bądź głód, chłód i śmierć. Rokrocznie wraz z ubywającym jesiennym słońcem i zamierającą przyrodą przeżywali strach przed końcem świata. W tym strategicznym momencie roku podejmowali szereg działań o charakterze magicznym, które miały wesprzeć i przyspieszyć powrót słońca, rozpoczynając tym samym kolejny cykl w przyrodzie. Chcąc zapewnić powodzenie sobie i sąsiadom, obchodzili kolejne zagrody, wypowiadając przy tym życzenia o charakterze gospodarczym, matrymonialnym i zapewniającym zdrowie. Byli przekonani o możliwości wykreowania szczęśliwej przyszłości dzięki wypowiedzeniu słów mających magiczną moc sprawczą. W szczególny sposób, korzystając przy tym z określonych rytuałem gestów, strojów, masek i muzyki. Używali przy tym szeregu atrybutów powszechnie kojarzonych z dostatkiem, zdrowiem, siłą i światłem. Zakładali futra zwierząt, przywdziewali ich maski, niekiedy nawet wodzili żywe zwierzęta. Niedźwiedzia, konia, barana, tura, będące symbolem bogactwa i siły. Pragnąc zapewnić urodzaj, okrywali się odzieniem ze słomy i grochowin. Przebierali się za bociana, by nastąpił rychły powrót wiosny i płodności. Takie właśnie rytualne obchodzenie domów nazywamy kolędowaniem. Obowiązującą w tym obrzędzie zasadą jest wzajemna wymiana darów. Kolędnicy ofiarowują magiczną i sprawczą moc słowa, w zamian za co gospodarze rewanżują się świątecznymi specjałami, a czasem też alkoholem i pieniędzmi. Ten rodzimy i stary obrzęd przetrwał dotąd w wielu kaszubskich wioskach i znany jest pod różnymi nazwami. Gwiazdki, gwiezdki, gwiżdże, gwizduchy, kozeboki, paneszki. Thank you.
Każdego roku, wraz z nastaniem Adwentu, podobnie jak czynili to ich ojcowie i dziadowie, nieformalne grupy kawalerów rozpoczynają przygotowania do corocznego obchodu gwiazdek. W Tuchlinku, niewielkiej przysiłkowej wiosce leżącej w kaszubskiej gminie Sierakowice, jest ich zazwyczaj 13 i mają najczęściej od 15 do 30 lat. Niektórzy z nich pozostają w tej kolędniczej grupie nawet przez kilkanaście lat, aż do czasu zmiany stanu cywilnego. Zwolnione przez nich miejsce zajmowane jest natychmiast przez jednego z kilkunastu oczekujących kawalerów. Przynależność do gwiazdek jest bowiem pewnego rodzaju nobilitacją i automatycznie przesuwa jego członka z grupy chłopców do grupy kawalerów. Nazywam się Daniel Drywa, mieszkam w Tuchlinku, mam 14 lat. W tym roku dołączyłem do gwiazdki. Do gwiazdki chodził mój tata i dlatego też chcę chodzić. Nim nastanie Wigilia i czas kolędowania, podczas kilku grudniowych zbiórek muszą naprawić stroje, udekorować je, dokonać podziału ról, a przede wszystkim wykonać kilka prób. Decydujący głos posiadają najstarsi, najbardziej doświadczeni członkowie gwiazdek. To oni w pierwszej kolejności wybierają sobie rolę, nakładają na barki najmłodszych większość uciążliwych obowiązków, ale też dzielą się z nimi własnym doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami. Więcej małych. Cztery małe muszą być. Łukasz Płotka, mam 27 lat, z gwiazdką chodzę od 14 lat. Przedstawiam postać oprowadzającego. Ta rola wymaga odporności na zimno i siły fizycznej. Ponieważ wiadomo, Wigilia, czasami pada deszcz lub śnieg, człowiek zmarznie, a moim całym ubiorem jest tylko ten kapelusz, laska oraz koszula. W tą rolę wcielają się na przeważnie najstarsi uczestnicy naszej grupy, bo jest to jedna z najważniejszych ról gwiazd. Nazywam się Dawid Mielewczyk, w grupie jestem już 4 rok. Jestem gwiazdorem. Strój jest wykonany ze słomy, splątaniny słom. Jest zamówiony, sami tego nie potrafimy tam nic zrobić. Strójmy sami skrepy obstrajane. Jeszcze są korony do tego. Sreberki tam obkładane. Nazywam się Dawid Choszcz. Mam 19 lat. Studiuję zaocznie w Gdańsku na Wyższej Szkole Bankowej. Na co dzień pracuję jako pomocnik cieśli. W naszej grupie kolędniczej pełnię funkcję grajka, no niektórzy mówią organisty. Jest to według mnie bardzo ważna funkcja, gdyż pełni taki jakby klimat. Miejscowa tradycja nakazuje, by w gwiazdkach występowały gwiazdory, koń, oprowadzający konia, policjant, kominiarz, dziad, baba,
baran, bocian, 2-3 diabły i akordeonista. Nazywam się Patryk Klejna, mam 29 lat, z gwiazdką chodzę od 14 lat. Chodzę w postaci konia. W postaci konia muszę tańczyć, skakać i nawet wozić dzieci. W naszej grupie występują tylko kawalerowie. W tym roku się żenię, więc jest to mój ostatni sezon. Od 14 lat nie byłem na Wigilii. Teraz będzie okazja, żeby spędzić Wigilię z rodziną i z żoną. Nazywam się Robert Mielewczyk, mam 17 lat i od 2 lat jestem w zespole kolędniczym. Gram rolę barana. Rola barana polega na straszeniu dzieci i obrona konia. Bardzo ciężko dostać się do naszego zespołu kolędniczego, ponieważ jest dużo chętnych. Nazywam się Mielewczyk Bartłomiej. W gwiazdce jestem już 6 rok. Jestem właśnie diabełkiem, drugi rok. No i muszę przyznać, ta rola najbardziej mi przypadła do gustu. Czuję się właśnie jak ryba w wodzie. Jestem w swoim ciele, o, mógłbym tak to powiedzieć. Nazywam się Szymon Klejna. Od 3 lat jestem w gwiazdce i pełnię rolę diabła. Dobrze się czuję w tej roli, bo mogę się wyszaleć. No, praktycznie cały czas się wygłupiamy, biegamy. Tylko rodzice są lekko wkurzeni, że tam nie mam nigdy na Wigilii. Maski, które niegdyś wykonywane były przez domorosłych wiejskich rzemieślników, dzisiaj najczęściej kupowane są w sklepach. Na szczęście ciągle jeszcze są twórcy, którzy kontynuując tradycję, tworzą maski lub maszkarony zwierząt z drewna, futra i rogów. Niektóre kolędnicze postacie stosują również malowanie twarzy farbami i sadzą, co uniemożliwia rozpoznanie aktorów, ale przede wszystkim ułatwia ich pełniejszą identyfikację z rolą. Kolędowanie rozpoczyna się w wigilijne popołudnie i trwa niemal do pasterki. W ciągu tego czasu docierają do kilkudziesięciu gospodarstw w 5 okolicznych wioskach, oddalonych od siebie o kilka kilometrów. Pokonanie ich ułatwia im traktor z przyczepą, która dodatkowo chroni nieco przed mrozem, wiatrem, zamiecią bądź deszczem. Czekam cały ten rok, aby właśnie na tą gwiazdkę, aby znowu zacząć się spotykać na zbiórkach całej gwiazdki, aby sobie trochę pogawędzić i aż w końcu w tą Wigilię pójść na tą do wszystkich domów, tam poszaleć swoje to, naprawdę czuję się w tym świetnie, jako diabeł. Diabeł to moje drugie imię. Betlejem, że do wsi.
Jestem Mirek Makurac, mam 22 lata, chodzę z gwiazdką już od 8 lat. Moja rola to kominiarz. Nie noszę maski. To jest główna podstawa taka nasza kominiarza, że nie mam maski. I smaruję się za to sadzą. Smarowanie i tak zaczynam od kremu, bo wtedy później się łatwiej domyć, chociaż i tak dużo tego zostaje, tej sadzy na twarzy i na dłoniach, bo to... No to brudzi, nie? Na twarz nakładam dwie warstwy kremu i na dłonie, żeby to tak, ta sadza tak nie przylegała do twarzy, tak nie zasychała tak szybko. Za twoje przebieranie. Żeby ci się udało dobrze przebrać. Dziękuję. Nazywam się Damian Broński, mam 22 lata i w naszej gwiazdce występuję jako dziad. Wcześniej występowałem jako diabeł. Ta rola mi się spodobała, ponieważ występuje ze mną właśnie baba. Jest nią właśnie mój kuzyn, znaczy tak się dobraliśmy do tej roli, ponieważ znamy się już od dziecka i naprawdę rozumiemy się super. Jeśli właśnie chodzi o nasze rekwizyty, to podczas przygotowania się do występu musimy właśnie sobie z moją babą pomagać, ponieważ te nasze stroje nie są jakieś tam bardzo wygodne i ciężko jest je ubrać. Tym bardziej, że jesteśmy facetami i nie potrafimy jakoś tam dostosować powiedzmy tych piersi bardzo wielkich mojej panny. I w ogóle te piersi są też właśnie wypchane z takich szmatek. Są też bardzo fajnie namalowane, ponieważ nasza kobieta ma taki fajny sweterek, gdzie mamy jej namalowane sutki farbą i też to się fajnie prezentuje i dosyć ładnie wygląda. Nazywam się Aleksander Klejna, mam lat 23, w gwiazdce jestem babą. Moja rola w gwiazdce polega na zabawianiu tłumu, oczywiście bez mojego przybranego dziada, tej zabawy by nie było. Na początku, jak akordeonista zacznie grać, tańczymy walczyka. Po tym walczyku obgadujemy, co robimy. Czy jakiś wyskok, czy jakieś wygibasy. Czasami dochodzi też właśnie do takich oczywiście zabawnych rękoczynów, że właśnie ja zgarbiony przy tej babie po prostu staram się ją odciągnąć ze zazdrości, a tu dostaję nagle kopa w dupę i tam się przewracam. Strój jest bardzo ciężki, samemu go nie mogę założyć. Tam muszą mi pomóc koledzy, żeby go tam założyć i w ogóle jest niewygodny. Ciężko się w nim rusza, tak kuje.
teraz nowa godzina, no jeszcze do was i do Krawkowskiej. Nazywam się Szymon Płotka. W Gwiazdce odgrywam rolę policjanta tego roku, bo ogólnie w Gwiazdce chodzę i od 11 lat. Byłem tam baranem, diabłem kilka lat, babą kilka lat, oprowadzający konia, no i teraz przyszła rola na głowę Gwiazdki. To jest policjant. Współczesne obchody Gwiazdek to hałaśliwe i dynamiczne widowisko ruchowo-taneczne. Stąd też częściej niż w mieszkaniu odbywa się ono w stodole, garażu bądź na podwórku. Nim grupa wstąpi do obejścia, zawsze prosi o zgodę na kolędowanie. Teksty i życzenia wypowiadane są spontanicznie i w rodzinnej kaszubskiej chacie. Nazywam się Rafał Rański, mieszkam w Tuchlinku, mam 18 lat, wchodzę do liceum. Gram rolę diabła, jest to postać bardzo energiczna i pomysłowa, ponieważ straszę dzieci oraz kobiety, wynoszę je, straszę je widłami. Lubię tę postać, ponieważ wymaga dużo poświęceń, na przykład takich jak bieganie. Muszę być wytrzymały na niektóre ciężary, ponieważ niektóre kobiety ważą oraz dzieci są bardzo złośliwe, ponieważ ciągną za maski. Wizytę w każdym gospodarstwie rozpoczyna gromko, choć nieco fałszywie zaśpiewana ulubiona kolęda A wczora z wieczora. Żaden z mieszkańców Tuchlinka nie pamięta, by kiedykolwiek miejscowe gwiazdki śpiewali inną. Bez muzyki na przykład te wszystkie występy nie byłyby takie atrakcyjne, takie jakby takie puste, nie? Zawsze muzyka wypełnia tą ciszę i w ogóle jest taką podstawą do tego, żeby tam się cokolwiek coś działo. Zawsze gramy naszą tradycyjną w domu, w każdym domu tradycyjną kolędę, a wczoraj z wieczora. Także nie wyobrażam sobie na przykład wejścia jakiejś gwiazdki bez akordeonu i bez muzyki. Dalsza akcja obrzędu realizowana jest spontanicznie, choć nie zupełnie przypadkowo, a nad jego przebiegiem zawsze czuwa policjant. To on donośnym dzwonkiem daje sygnał do wejścia na teren obejścia, śpiewania kolędy, wykonywania popisów, a na koniec składa życzenia i zbiera datki. Czuwa nad porządkiem i przestrzeganiem zwyczajowych zasad. Każda z kolędujących postaci ma wyznaczoną przez tradycję rolę o określonym zakresie działań. Wiecznie kłócący się ze sobą baba z dziadem żebrzą o pieniądze dla ich dziecka. Gwiazdor w słomianym kożuchu i z korbaczem w dłoni odpytuje dzieci z pacierza, a czasami wręcza upominki. Kominiarz usmolonymi wsady dłońmi smaruje twarze wszystkich domowników. Diabły porywają dziewczęta i dzieci, by wytarzać je w śniegu. Najtrudniejszą i najbardziej wyczerpującą rolę ma koń. Pierwotnie to właśnie koń do spółki z baranem bądź kozą dzięki swym harcom i skokom tupaniem miał pobudzić do nowego życia skutą mrozem ziemię, zapewniając rolnikom urodzaj i dostatek. Scena, w której wyczerpany koń pada, nie dając oznak życia, to symbol zamierającego świata przyrody. Sypanie ziarna i pojenie pozwala mu ożyć i wstać, dając nadzieję, iż wkrótce cały świat przyrody pozyska nowe siły i życie. Policjant kieruje całą grupą kolędników, a jednocześnie wypisuje gospodarzom mandaty. I wtedy te pieniądze, które zbierzemy od gospodarzy, to dzielimy sobie na końcu, to oczywiście też policjant dzieli i tyle, ile pieniędzy zebierzemy, to jest do podziału, a jak ta jakaś reszta zostanie nam, to kupujemy za to stroje do gwiazdki. Zawsze co roku tam ulepszamy sobie gwiazdkę, no i żeby było coraz lepiej, wiadomo, z biegiem czasu trzeba iść zawsze do przodu.
Bardzo istotnym i niezbędnym elementem obchodu gwiazdek jest składanie gospodarzom życzeń zapewniających dobrobyt i zdrowie w nadchodzącym roku. Często w imieniu całego zespołu robi to dowodzący grupą policjant. Rewanżując się za nie, gospodarze częstują kolędników świątecznymi przekąskami, a często też alkoholem bądź wręczają pieniężne datki. Przez wszystkie lata chodzenia z gwiazdką jej członkowie nie uczestniczą w wieczerzach wigilijnych przygotowanych w rodzinnych domach. Kiedy inni wypatrują pierwszej gwiazdy na niebie, łamią się opłatkiem i kosztują kolejnych wigilijnych potraw, oni ze śpiewem, muzyką i krzykiem obchodzą kolejne kaszubskie domy. Na ten barwny, żywiołowy i organizowany spontanicznie obrzęd, niosący w sobie odległe i nie zawsze już czytelne treści, w wigilijny wieczór czekają z niecierpliwością i radością w wielu kaszubskich domach.